Śpisz? Nie, nie. Ja już wstałem, a ty? Ja jedną nogą wstałem, drugą jeszcze jestem w łóżku. Ale chyba szybko się przebudzę, jak widzę, co tu się dzieje na krakowskich plantach. No, jest niesamowicie. Tego się nie spodziewałem. Chciałoby się powiedzieć, że jest godzina 7:05 i jest druga niedziela Adwentu, ale chyba już nie możemy naszych słuchaczy dłużej tak oszukiwać i musimy im się przyznać, że u nas jest trzecia niedziela Adwentu. Mówię ci, że ja nie stałem jeszcze. Tak, chyba pierwsza niedziela Adwentu, tak? U nas pierwsza, tak. U nich druga. Dobra, ale u nas jest biało. Nie wiem jak u was, ale u nas jest w ogóle niesamowicie biało. Drzewa są pokryte śniegiem. Co prawda na chodnikach trochę ten śnieg topnieje, ale czuć, że jest ślisko. I to jest zdumiewające. Nie wiem, no zawsze mnie to zdumiewa, że po prostu śnieg niby jest co roku podobny, ale zawsze jest to zdumiewający widok. No ten efekt, jak pierwszy raz wstajesz, jest biało. Sprawdzałem pogodę tym razem, nie zaskoczyła mnie tak jak tydzień temu. Ale nie było napisane, że będzie śnieg. Może jakaś taka jeden płatek śniegu był gdzieś narysowany, ale nie wiedziałem, że będzie wszystko białe. Dlatego mówię, że musimy się przyznać, bo słuchacze nie uwierzą nam, że w pierwszą niedzielę Adwentu było słońce, w drugą jest śnieg, ale jest super pięknie. Jest jeszcze takie lekko zaspane niebo, takie ciemno-mleczne, lekko wschodzące, a jest super atmosfera do nagrywania. No i nie ma wiatru i w ogóle ten, wszystkie informacje meteorologiczne zawsze możecie na nas liczyć. Polecamy spacery o tej porze na plantach, praktycznie nie ma nikogo. No ale może właśnie przejdziemy od razu teraz do tematu. Tematu dnia dzisiejszego. Więc zaprośmy Pana Boga na początek w modlitwie, żeby to On nas prowadził, żeby to On sam rozpalał nasze serce na Jego słowo. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten kolejny cudowny niedzielny poranek. Dziękujemy Ci za ten wielki przywilej, że możemy być z Twoim Słowem, że to Twoje Słowo pełne życia mamy na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie ucha. Otwórz nas, mnie, Pawła i każdego, kto będzie słuchał tej rozmowy, otwórz nas na to, żeby to Twoje Słowo się przedarło do naszego serca, do naszego życia, żebyśmy je usłyszeli. I poprowadź nas w swoim Świętym Duchu. Tak jak Ty sam tego chcesz. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, jak cię usłyszałem, jak się wsłuchiwałem też w to słowo, to jak ono się ma też do czasu Adwentu, bo tydzień temu było dla mnie jakoś oczywistsze takie słowo, to wezwanie do czuwania, takie proste, jednoznaczne. Dzisiaj mamy początek Ewangelii, więc też chciałbym Cię o to zapytać, ale też od razu się podzielę
jak przeczytałeś to pierwsze zdanie przed chwilą, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, to zabrzmiało trochę tak majestatycznie, może też przez to otoczenie, przez ten cudowny śnieg wkoło, taką też ciszę, że to, co się wydarzyło wtedy, to jest też pierwszy werset pierwszego rozdziału, czyli sam początek Ewangelii Marka, to, co się wydarzyło wtedy, kiedy Jezus przyszedł na świat, to rzeczywiście był wielki początek. I znowu mi się w głowie pojawiły trzy początki. Pierwszy początek, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię. Drugi początek właśnie, kiedy Chrystus przyszedł. I trzeci początek, który jest przed nami. Że to były takie trzy wielkie, wszystkie trzy wielkie majestatyczne rozpoczęcia. Myślałem, że powiesz, że dzisiaj jest ten trzeci początek. Nowy dzień. No nie znam, już tydzień temu ustaliliśmy, że nie znamy godziny, niestety. Mam nadzieję, że dzisiaj, ale jeszcze nie chyba. Jest już szopka świąteczna tutaj. A rzeczywiście mijamy krakowską szopkę, porozstawiane są już po całym mieście. Te takie słynne krakowskie szopki, można je zwiedzać. Dzięki Mateusz za tą myśl na początek. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne, żeby właśnie zacząć od początku. Ale mi chodzi po głowie jeszcze jedna rzecz, jak dzisiaj to słowo przeczytałem i ty też powiedziałeś. Powiedziałeś tak, na początku jak cię usłyszałem. I w ogóle dzisiejsza Ewangelia jest o tym głosie. I dla mnie to w ogóle zastanawiam się nad tym fenomenem słyszenia. Nie wiem, jak to się dzieje, że w ogóle słyszymy, nie? Że ty mnie słyszysz, ja ciebie słyszę, jak ty mówisz do mnie. I że to jest dla nas w sumie takie oczywiste, ale jak sobie pomyślałem, w kosmosie podobno już nie słychać nic, że jest zupełna pustka, cisza i w ogóle. I że właśnie to jest ten fenomen, że Bóg do nas mówi dzisiaj też przez to słowo, że możemy je usłyszeć i jest tam, pada to słowo głos. Żebyśmy usłyszeli ten głos wołającego i w ogóle, nie? Że zanim jeszcze w ogóle to słowo jakoś wybrzmi w nas, że musimy je najpierw usłyszeć, że ono musi do nas dotrzeć. No chyba nie jestem jeszcze na tyle przebudzony, żeby się ten zachwycić tym, że się nawzajem słyszymy. Nie jest to dla mnie jakaś wielka tajemnica, że cię słyszę, a ty, że mnie, ale może potrzebuję czasu, żeby się tym zachwycić, ale nie, zachwyca mnie na pewno to, że Bóg wypowiedział słowo, które możemy usłyszeć, nie? W tej parannej, krótkiej modlitwie właśnie to mi się w sercu pojawiło, że w ogóle to słowo mamy, że możemy się w nie wsłuchiwać. No to jest potężny fenomen. Choć wiadomo, że to słowo jest inne niż nasze słowo, że nie, no, że to nie jest nie, ludzkie, ale jest ale słowem, tam jest, nie? Tam jest głos nawet, nie? Nie, u Jana? No dzisiaj mamy w Ewangelii o tym, że jest głos, który ma nieść to słowo, nie? Który ma do nas przyjść. No, wszyscy wiemy, że tym słowem jest Pan Jezus, który przychodzi do nas nieustannie, ale zanim to słowo się objawi nam, no to jest głos. Że może być głos, który jest, nie wiem, głosem przejeżdżającego auta, albo głosem ptaków, albo głosem właśnie kogoś, kogo znamy, kogo kochamy i od razu poznajemy ten głos właśnie po tym szczególnym jakimś charakterze, nie? Że on coś ma w sobie, że nawet jak powiedziałeś, że przeczytałem to pierwsze zdanie, to wybrzmiało majestatycznie w jakiś sposób. Dlaczego akurat tak, nie? Że ono tak brzmiało. Czyli mówisz, że Bóg jakby też zaprzęga te światowe głosy, te ludzkie głosy, tak, żeby jego głos dotarł do mnie? Tak to rozumiem dobrze? Tak mi się wydaje, że na przykład głos butelek, który pan właśnie tutaj opróżnił, śmietnik, jest nieco inny od tego głosu, który możemy usłyszeć, który do nas przychodzi, nie? Właśnie, że ten głos Boga musi być jakiś wyjątkowy, szczególny, że po prostu, że on jest inny niż wszystkie inne głosy. Że będę wiedział, że to jest głos, który właśnie porusza jakąś strunę we mnie, zupełnie inną niż to, co jest tutaj na świecie.
No. Piękna, piękna myśl. Właśnie stanął mi przed oczami teraz Jezus, nie? Który miał swój ludzki głos, no to będę ciekawe bardzo, jaki miał tembr głosu. Kiedyś go pewnie usłyszymy, tego ludzkiego głosu. Ale właśnie w tym jego głosie było, był ten głos Boży. Stanął mi przed oczami Jezus i ta scena, kiedy on naucza, czy dwie sceny nawet, i w pewnym momencie oczy wszystkich są w niego utkwione w synagodze, nie? Że musiał mieć w sobie tak pociągający głos, to co było właśnie w tym jego słowie, że wszyscy byli wpatrzeni, a druga scena, jak też go słuchali i mówili, kto to jest, co to za mowa, co to za nauka, nie? Jaka moc jest w tym, co on mówi. O Boży głos. Ale patrz, jest też tak, że Bóg może przemówić, ja mam takie doświadczenie, w ciszy. W tym sensie, że właśnie nie masz zewnętrznych głosów żadnych, nic cię nie po ludzku nie pobudza, a ten głos i tak wybrzmiewa jakoś w tobie, nie? Od środka. Czyli ta cisza też może być jakąś formą tego głosu. Że jednocześnie wydaje się nam, że nie słyszę słów, nie słyszę dźwięków, ale jednocześnie coś we mnie drga, nie? Że coś mnie porusza, że coś we mnie się dzieje takiego, że ta cisza wybrzmiewa. Drga. No, teraz tak sobie pomyślałem, jak człowiek na modlitwie, nie? Taki lekko rozedrgany, tak jak ja tydzień temu, ja drgałem z zimna. Człowiek rozedrgany, taki czuwający, ale w takim dobrym sensie, nie takiego lęku, tylko takiego czuwania, żeby usłyszeć głos, żeby się z nim jakoś zharmonizować, nie? Żeby... no właśnie. Bo tak pomyślałem też, kiedy się żegnałem niedawno z taką moją znajomą, wyjeżdżała na długo. Do Afryki daleko? Nie do Afryki. Geograficznie niedaleko, ale tak relacyjnie i duchowo daleko. I tak też poprosiła mnie szczerze o jakieś takie zdanie na pożegnanie, nie? Aha. Nie wiem, czy jej chodziło o aż coś tak patetycznego, ale teraz mi się pojawiła taka myśl, że wsłuchuj się w słowo Boga. Ja jej tak powiedziałem. Wsłuchuj się w słowo i że dla tego słowa warto poświęcić wszystko, żeby tylko je usłyszeć, nie? Że jak już je usłyszysz, to jakby wszystko już staje się jasne, we właściwym miejscu, już wiesz, co masz robić, nie? Taka myśl mi przyszła, bo zabrzmiało trochę tak górnolotnie, sam się zdziwiłem, ale sobie myślę właśnie, że warto naprawdę zaryzykować, zainwestować, postawić na szali wszystko, żeby tylko usłyszeć jego głos, nie? Bo to ukierunkowuje całkowicie twoje życie, wszystko staje się jasne, wiesz, co masz robić, gdzie masz pójść. Ale, przepraszam, ale jakoś mnie... No, kusi o to, żeby zapytać ciebie, czy ty miałeś takie doświadczenie, może stąd się to wzięło. Nie wiem, jak chcesz to powiedz, jak nie to. No miałem. Też głęboko cały czas wierzę i trzymam się tego słowa, które mnie do zakonu powołało. Wiadomo, to była droga długa, wieloletnia, jakoś można powiedzieć też, że całe moje życie było drogą, czy jest. No ale na tej drodze Bóg jakoś wypowiadał mi raz na czas jakieś swoje wyraźniejsze słowo i to słowo, które mnie do zakonu przeprowadziło, pamiętam. Pamiętam noc, kiedy je usłyszałem, pamiętam temperaturę, pamiętam pomieszczenie. Było cieplej chyba. Nie? Nie. To był styczeń, środek nocy. Byłem rozpalony. Otworzyłem okno na oścież, miałem tam taką mroźną bryzę, która tam właśnie na mnie się przez tego styczniowego, z tej styczniowej pory jakoś tam... Ale to nie był nowy rok. Nie, to nie był nowy rok, to było jakoś w połowie chyba stycznia. Mała wioska, w tle jeździły samochody, w sensie raz na czas przejeżdżał jakiś samochód i aha, trwałem w takim zachwycie i takim wewnętrznym przekonaniu, że Bóg mnie chce dla siebie w takiej właśnie formie. Chcę, żebym wszedł na drogę życia konsekrowanego, chcę mnie w zakonie dominikańskim i to było słowo, chociaż jakbym miał je spisać, to bym nie ubrał tego w takie ludzkie słowa, ale to było jego słowo do mnie, którego się właśnie cały czas trzymam, która cały czas... Ale to było w środku nocy i usłyszałeś to słowo w jakiś sposób i otworzyłeś okno, nie wiem, jakoś
Ciężko mi to, znaczy wyobrażam sobie, ale ciężko mi to sobie łączyć, jak to się działo w ogóle. No, bo widzisz, zapytałeś mnie o słowo, więc od razu musiałem ci tylko wyrywkowo powiedzieć fragment, kiedy to słowo... Pozdrawiamy Straż Miejską, znowu w tym samym miejscu. Straż Miejska, no ty, w tym samym miejscu co tydzień temu, nie? Czekaj, ale ja mam baseczek. I w tą samą stronę jadą i jeżeli się powtórzy historię, to zaraz będą wracać i się zatrzymają tak, przed nami. Patrzyli na nas, bo nie mieliśmy maseczek, wiesz. A, bo chcemy nagrywać, żeby było wyraźniej, może nas nie zgarną. Nie, dobra, no, mamy takie, no, kominy. Okej, okay. Ale przepraszam, przerwałem ci. No, więc jak już się dopytujesz, to ci muszę dopowiedzieć, że no, ta noc była tylko pewnym wyrywkiem dłuższej historii, związanej z ciszą właśnie, nie? Że to wyraźne słowo od Boga, co mam robić, usłyszałem wtedy, kiedy wyjechałem na 10 dni ciszy, czyli jakoś pożegnałem się z tymi ludzkimi słowami, wszystko wokół mnie cichło. I przepraszam, że ci przerwę, ale to jest dokładnie to, co powiedziałeś tej swojej znajomej, nie? Że bądź gotowy na to słowo, które totalnie może zmienić twoje życie, nie? Że jak je usłyszysz, to wtedy zaczną się dziać niesamowite rzeczy. Tak, a ja też przyznaję się, że ja tego słowa nie szukałem, też jakoś nie wyjeżdżałem po to, żeby akurat je usłyszeć, nie? Tylko żeby po prostu wejść w jakąś głęboką ciszę. Trochę dychnąć od tego codziennego jakiegoś tam biegania i zmęczenia. I pamiętam też przygotowanie do tej nocy wcześniejsze, że każdego dnia jakby właśnie wszystko coraz bardziej cichło. Na zewnątrz ucichło już pierwszego dnia, kiedy tam przyjechałem, bo w tym miejscu w ogóle jest zasada pełnej, szczęść Boże, witamy, pełnej ciszy, ale też we mnie było dużo jeszcze hałasu i słów. I tak każdego dnia, dzień po dniu, wszystko cicho, cicho, cicho. Aż wreszcie właśnie znienacka nie zaplanowałem sobie, że to będzie ta noc, że to będzie to słowo, że to będzie to pytanie. Po prostu jak Bóg mnie jakoś... Jak to było? Możesz powtórzyć? Że? Znienacka? No, a co? Czekaj, no bo dzisiaj jest chyba w słowie takie... Bo też mnie to zastanowiło. Chyba w drugim czytaniu pada słowo, że święty Piotr mówi o tym, że bądźcie gotowi, aby to słowo nie przyszło na was znienacka. No to jest bardzo ciekawe słowo, w ogóle też się nad tym zastanawiałem, ale piękne jest to, że opowiadasz, że doświadczyłeś tego, bo musiałeś wyjechać, że to się działo w jakiś sposób w ciszy, nie? Niezaplanowany, że byłeś gotowy na to, żeby to słowo jednak przyszło. No i co? I finał chyba widać, nie? Co się dzieje teraz? Czy jeszcze coś się zadziało po drodze, ale nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest głęboka prawda też o nas. I to słowo dzisiaj, które słyszymy, właśnie jest o tym, że musimy się przygotować, nie? Że to jest gdzieś tak, że to słowo do nas Bóg chce skierować, ale może czasem po prostu chodzi o to, że nie jesteśmy gotowi na to, bo nie mamy warunków odpowiednich, że nie mamy właśnie odpowiedniego pokoju, takiego jak ty, w ciszy, żeby to słowo do nas dotarło, żeby usłyszeć ten głos, który do nas kieruje Bóg. No tak, ale też nie oszukujmy się, że nie każdy po pierwsze może sobie pozwolić na taki przywilej, jakoś po szczęść Boże, powitania wszystkiego, a to chyba ci państwo, którzy chodzą do nas na ten... Na mszę o 10:30. Tak? Nie kojarzę. Nie każdy sobie może pozwolić na taki przywilej porzucania wszystkiego i wyjechania i się wyciszania, nie? A Bóg jednak mówi i też mówi, no właśnie, w świecie, gdzie jest dużo słów, jest dużo głosów i może to jest też ciekawe pytanie, jak go odróżnić, nie? Ten głos. Tak, jak go właśnie usłyszeć, złapać, chociaż to też nie najlepsze sformułowanie w stosunku do Bożego Słowa, jak go uchwycić właśnie, kiedy jest głośno, nie? W naszym życiu, kiedy... I też jest mało czasu na to wsłuchiwanie się, a Bóg jakby cały czas przecież chce mówić. To prawda, no właśnie kiedy rozważałem to słowo, to jakoś przyszedł mi do głowy fragment z Pieśni nad Pieśniami, gdzie jest też właśnie ten moment o tym, że głos Boga jest takim głosem szczególnym, jak głos oblubieńca. Mogę nawet zacytować, jak to brzmi. Głos mojego miłego. Oto on się zbliża, biegnie po górach, skacze po pagórkach. Miły mój przywołuje mnie, mówiąc: wstań, moja najdroższa. Przyjdź, moja piękna, syna gorlicą moja.
To jest dla mnie niesamowity fragment. I w ogóle odkryłem to dzisiaj, odkrywam nieustannie, że to jest cały czas dialog. Że to jest dialog między Bogiem a człowiekiem, między mną a Chrystusem, który przychodzi, nie? Że to jest w ogóle dialog miłości, że to jest zawarte na kartach Pisma Świętego i że po prostu to się realizuje, może się realizować w moim życiu. Coś mi tu spadło, jakiś biały ten. Realizuje się w moim życiu, że ja mogę odkrywać ten głos, który może jest jakimś subtelnym głosem, cichym głosem, który Bóg kieruje do mnie, nie? I to jest po prostu to, że ja muszę się uwrażliwić, jakoś nastroić na to, żeby ten głos usłyszeć, żeby ten głos do mnie dotarł. Już widzę, że się wyrywasz, chcesz coś powiedzieć. Dobra, no to ci oddam, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ja w ogóle muszę się cały czas właśnie przez modlitwę gdzieś wsłuchiwać ten głos, żebym złapał właściwą falę, nie? Na to, żeby ten głos usłyszeć, żeby ten głos jakoś we mnie wybrzmiał naprawdę. Że mam tysiące różnych głosów, ty tak powiedziałeś, faktycznie to nie jest łatwo dzisiaj, żeby szczególnie jak się mieszka w mieście, ma się inne zajęcia, usłyszeć ten właściwy głos, którym jest głos Boga, ale że ja poprzez to, że trwam, że się nastrajam jak w radiu na tą właściwą falę, że mogę usłyszeć ten delikatny, subtelny, taki bardzo jakiś wrażliwy ten dźwięk, ten głos oblubieńca, który woła właśnie do mnie. Dobrze, dobrze, patrzę na ile ten 20 minut nagrywamy, jeszcze mamy chwilę. Wiesz co, wyrwałem się, żeby ci zadać trochę takie kontrpytanie, które mi zadałeś ty wcześniej. No bo też pewnie jakbyś sam szedł i sam nagrywał, to byś się jakoś do tego nie przyznał. Ale ja też będąc swoim bratem, jakoś będąc z boku, widzę, że jesteś człowiekiem modlitwy i słowa. Jakoś blisko Słowa Bożego i człowiekiem regularnej modlitwy, więc takie pytanie mi się wyrywało, że wiem, że tak to działa jakoś w twoim życiu, patrzę z boku, ale jakbyś może ty powiedział jakieś takie momenty, kiedy się właśnie, jak to bardziej w praktyce działa u ciebie, kiedy się z tym głosem zestrajasz, kiedy go słyszysz. Ja powiedziałem o takiej historii może jakiegoś mocnego słowa, nie? Wielkiego głosu, który bardzo ukierunkował moje życie. Było ich też kilka takich momentów, ale przecież też nie chodzi o to, żeby żyć od miesiąca do miesiąca, w sensie co jakiś dłuższy czas słyszeć Boży głos, tylko też w tej codzienności, nie? Myślę, że ty jakoś nasłuchujesz. Jak to jest, że go słyszysz, albo właśnie jak to w praktyce się dostrajasz, nie? Bo my mówimy na razie o takiej postawie serca, bardziej teoretycznej, nie? A jak to w praktyce działa? Ile mamy czasu? Godzinkę. Dzięki za to pytanie. Wydaje mi się, że wiesz co, tak jak mówisz, ja nie przypominam sobie takiego momentu jednostkowego, nie, że nie wiem, w środku nocy budzę się, nagle otwieram okno, nie, że ten głos do mnie dociera. Nie wiem, tak. Jakoś mam zupełnie inaczej, że jak sobie tak spojrzę na swoje życie i na właśnie ten motyw głosu i mówienia Pana Boga, to nie mogę jakoś ubrać tego w jakiś taki głos czy dźwięk taki, że właśnie wiem, że to było wtedy, nie? Że to nie były jakieś słowa, które nagle Pan Bóg powiedział: o Pawle, powołuję cię tutaj. To nie było takie, że wiesz. Mówi, no to albo. No tak, ale ja mam takie doświadczenie, że to są jakieś takie delikatne znaki w moim życiu, których nawet nie jestem w stanie określić, nazwać. Ale wiem, że po prostu tam one nakierowują trochę moje serce i że tam idę i po pewnym czasie jest taki moment, że kiwam głową, aha, teraz rozumiem, że to jest to. Ale nigdy nie było tak, że to był taki głos. I ja mam tak cały czas praktycznie, nie? Że to jest właśnie coś takiego bardzo subtelnego, nie? Jak promień słońca, który nagle pada i mówisz: wow, nie? I nagle coś się otwiera, coś zaczynasz rozumieć, ale to nie jest coś takiego, że wiem, że to jest
jakiś głos, który nagle coś mi mówi, tylko to jest sytuacja, to są, nie wiem, osoby, które spotykam, to są wydarzenia, które się w moim życiu dzieją, przez które później one jakoś pokazują mi moją drogę, nie? Pokazują coś, co się we mnie dzieje, że czasem one są bardzo ulotne i takie jak ten śnieg, który trochę na nas tutaj z góry co chwilę jakoś delikatnie pada. On jest taki, że o, lekko i nagle się spada i się rozmywa, rozpływa. Że trochę to jest tak, że to są te wydarzenia, które są w moim życiu, które jakoś kształtują moje życie. I jak popatrzę za siebie, w moją przeszłość, na moją historię, to trochę zaczynam rozumieć, ale jeszcze nie rozumiem do końca. Ale trochę zaczynam rozumieć, jaka jest w ogóle tutaj taka bardzo subtelna pedagogika Pana Boga. Przepraszam, że tak mówię, takim słownictwem trochę naukowym, ale tak to widzę, że po prostu On działa w moim życiu przez różne wszelakie wydarzenia, których nigdy bym nie był w stanie sobie przewidzieć albo sam wymyślić, ale właśnie On tak działa, nie? I może to jest tak, że no każdego z nas ma inny sposób, że trochę każdy z nas musi znaleźć ten właściwy dźwięk, tę właściwą falę, przez którą Pan Bóg do niego mówi, ten rodzaj głosu, nie? Który do nas przemawia. No właśnie też ostatnio sobie z jednym z braci rozmawialiśmy na temat tych różnych kanałów, przez które Bóg do nas przychodzi. Niektórzy bardziej przez człowieka go spotykają, inni właśnie bardziej przez słowo, w sensie Pismo Święte. Inni. Więc no rzeczywiście jakoś się tak poznać i znaleźć swój kanał komunikacji. Ale wiesz co? W ogóle ciekawe, że nam ten, nie? Że cała rozmowa temu słowu podporządkowana. Wiem. No tak. Ja wiem, że ty zadałeś to pytanie, ja mam je cały czas w głowie. No, jak chcesz, to możemy już przejść. Które? No to, co powiedziałeś, że ten początek Ewangelii tak bardzo cię dotknął na początku. A, no nie, to chciałem się podzielić tą taką na gorąco myślą po swoim przecierataniu, ale to wcale nie było zobowiązujące, że początek, bo ja mam jeszcze z tyłu głowy to drugie pytanie, jakby jak też to ta rozmowa, to dzisiejsze słowo, czy w ogóle właśnie to słuchanie odnosi się do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, nie? Bo cały czas jesteśmy w Adwencie, tydzień temu też mówiłem ci, że jest we mnie jakaś niezgoda, czy mam nadzieję Boży gniew, że tak mało jest tego oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa. Ale z tym słowem jeszcze sobie myślę, bo to jest chyba ważne, że każdy człowiek ma do niego, do tego słowa śmiały przystęp, nie? Że często jest w takim kłamstwie wiele ludzi trwa, że no to jest jakby dla tych, którzy nie wiem, którzy się bardzo dużo modlą, albo dla zakonników właśnie, albo dla ludzi, którzy słyszą jakieś głosy w głowie. A ja jestem głęboko przekonany i też patrzę po mojej rodzinie bliższej i dalszej, po znajomych, którzy po prostu się zestrajają z tym Bożym Słowem i słyszą to Boże Słowo, nie? Że to Słowo jest po prostu przychodzi z łaski Boga, a nie dlatego, że jakoś teraz ruszymy w jakieś tam ćwiczenia bardzo skomplikowane, nie? Że ono jest po prostu dostępne też w pewnym momencie. Biblia sama mówi, Słowo to jest blisko Ciebie, jest na Twoich ustach i w Twoim sercu, byś je mógł słyszeć, nie? To już Stary Testament mówi tak o Słowie, później to Święty Paweł powtarza. To mi się bardzo łączy z tym właśnie fragmentem z Pieśni nad Pieśniami, że ja, jeśli oczekuję tego oblubieńca, to ja rozpoznam jego głos, nie? I to nie musi być coś, co jest określone, ale to jest coś, co jest znane tylko mi i jemu. Że on wie, w jaki sposób do mnie dotrzeć, bo moje serce się wyrywa na dźwięk, na głos, na jego głos. Kiedy usłyszę na przykład jego kroki, nie? Nie wiem, czy tak masz, ale czasem potrafię rozpoznawać już braci, którzy przechodzą, nawet jak siedzę u siebie w celi, bo słyszę, jak idą, nie? Że to jest ten dźwięk, jego głos w jakiś sposób, który nie wydaje z siebie, ale jest tym głosem, który jestem w stanie rozpoznać, bo go znam, bo go już widziałem, bo miałem okazję właśnie usłyszeć wcześniej. I wtedy mi się pojawiła myśl o Księdze Rodzaju, że to jest też ten motyw, kiedy Adam usłyszał głos przechadzającego się Boga po ogrodzie.
Że to po prostu musiałeś na tyle znać, że Bóg nie musiał w sobie nic mówić, że mógł tylko iść, nie? Wow. Że po prostu on usłyszał go, bo na tyle się znali, na tyle ze sobą długo przebywali, że nawet usłyszał go przechodzącego. Te kroki, nie? Ej, przepiękne. Słuchaj, wiesz co mi się ten... jeszcze jedna historia mi się z biblijna przypomina. Jaka? Dawida. Kiedyś też chyba... Kojarzę. Dawida, kiedy Dawid się zastanawia, czy ma ruszyć i walczyć z jakimiś tam oprawcami Izraela i Bóg mu mówi najpierw idź i walcz, a zwycięży ich. A propos słuchania Bożego głosu, nie? Bożego słowa. Dawid jest w rozterce, pyta się Pana Boga, czy ma walczyć i Bóg mówi mu tak, idź. Czyli jakby jest jakiś taki moment głosu z nieba, jakiejś jasności, nie? Punktowej. I później jest chyba kolejna walka, kilka zdań dalej. To chyba było w księdze. W Starym Testamencie, królewskiej chyba. A później jak Dawid pyta drugi raz, czyli analogiczna sytuacja, ja bym się spodziewał też jakiegoś głosu takiego idź albo nie idź, to Bóg mówi wyczekuj, słuchaj kroków w wierzchołkach drzew balsamowych. Kiedy je usłyszysz, to wtedy dopiero rusz, nie? Tam jest taki przepiękny opis właśnie, nie? O takiej delikatności kroków Bożych w wierzchołkach drzew. I tak sobie myślę, że to są też dwa różne rodzaje słuchania, nie? Że też jak człowiek musi być wrażliwy, delikatny, nasłuchujący, i dopiero wtedy, jak coś od Boga usłyszy, jakoś za tym powiewem idzie, nie? Tak, ale właśnie w tym oczekiwaniu, tam nie ma lęku, nie? Że jak mówisz o tym końcu świata, to jest właśnie ten motyw, że on mnie uczy, jak mam go rozpoznawać, nie? Że ja się uczę tak naprawdę rozpoznawania Jego. Że właśnie poprzez te wszystkie moje praktyki, nazwijmy to praktykami wiary, religijne, modlitwa, sakramenty, że to jest moment, kiedy ja się mogę do Niego zbliżać, kiedy mogę Go poznawać i wiem, że to jest właśnie On, nie? Kiedy nadchodzi, kiedy przychodzi i wtedy usuwa ze mnie ten lęk, który mówi mu, że to jest, nie wiem, straszny Bóg, który po prostu chce mnie jakoś skarać, że chce mnie, nie wiem, gdzieś tam wtrącić. Ale że to jest oblubieniec, który po prostu mnie nawołuje, który po prostu wychodzi do mnie, który mówi, że chce usłyszeć mój głos, że po prostu, że chce ze mną porozmawiać, że chce się ze mną po prostu spotkać. Że to jest piękne spotkanie. I to jak u Dawida, że on mówi, a tam nie rozpoznasz, nie? Że tam nie zobaczysz, że tam nie usłyszysz. Że to jest tak, że ja muszę też sam w sobie szukać tego momentu, gdzie ja mogę go usłyszeć, gdzie ja mogę go rozpoznać, tak żeby się oswajać z tym głosem, tak żeby go rozpoznawać i żebym, kiedy on przyjdzie, to wyczekiwał go. Mm-hmm. Żebym go po prostu z troską czekał tego momentu prawdziwego, że tutaj trochę go poznajemy niejasno, jak mówi święty Paweł, ale tam poznamy go twarzą w twarz, nie? I usłyszymy jego głos. Mm-hmm. To jeszcze chyba bym chciał na koniec jedną... 33, no to już całkiem lądujemy. Jedną myśl a propos właśnie tej łaski i tej dostępności słowa. Cały czas mi to jeszcze krąży po głowie. Też, żeby jeszcze nawiązać do Ewangelii, bo dzisiaj mało o niej mówimy, ale tam cały czas o tym głosie, nie? Skoncentrujemy się wokół tego wątku. Ale na końcu, ostatnie zdanie Ewangelii, to jest takie proroctwo Jana, który mówi, ja chrzciłem wodą, ale idzie potężniejszy, większy ode mnie i on was będzie chrzcił Duchem Świętym, nie? Mhm. W ogóle znalazłem informację, że to jest najczęściej przytaczane proroctwo w Nowym Testamencie, bo jest w wszystkich czterech Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich jeszcze jest dwukrotnie powtórzone, nie? Że zapowiedź, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym, które to proroctwo oczywiście się wypełniło. Jezus posłał Ducha Świętego na Kościół i to jest właśnie, może się wydawać czasem abstrakcyjna prawda, ale to jest prawda, która sprawia, że my mamy dostęp do tego słowa, nie? Że Izraelici, którzy nie byli ochrzczeni Duchem Świętym, którzy Boga wyczekiwali, tęsknili za Nim, jakby to słowo mieli z zewnątrz, nie? Bóg z nimi dialogował, objawiał im to słowo, ale ono jakby z nieba spadało do nich. A ta zmiana, która się dokonała w Chrystusie, to jest posłanie Ducha Świętego, też święty Paweł o tym pisze, do naszych serc, abyśmy
jakoś w sobie to słowo już mieli i je stamtąd wydobywali, nie? Że jeżeli ktoś, w kimś jest taka tęsknota, że chciałby usłyszeć słowo, to nie jest teraz taka praca, żeby to słowo miał znaleźć, które poza sobą, ono jest gdzieś tam wysoko w niebie, niedostępne, nie? I teraz jakby pytanie, czy coś skapnie, czy nie skapnie, tylko może właśnie przez tą ciszę, albo przez czytanie Biblii, właśnie niech każdy jakby swój znajdzie sposób, ale żeby znalazł je w sobie, nie? Że przez właśnie chrzest, przez chrzest święty nasz, ale też przez chrzest właśnie Kościoła Duchem Świętym przez Jezusa, to słowo naprawdę jest blisko, ono naprawdę jest w nas. Jak ci opowiadają o tej historii tamtej nocy, czy myślę sobie o innych historiach, to słowo zawsze wychodzi od wewnątrz, nie? Ono jest we mnie i to jest jeszcze piękniejsze doświadczenie, nie? Że okazuje się, że ty nosisz jakiś skarb, on często jest przytłumiony, wygaszony, ale on jest w tobie, nie? To jest łaska Boga, nie? Że on w nas to wszystko złożył, samego siebie, swoje słowo, nie? Że swojego ducha i swój ogień. To jest ten motyw, który mówi święty Augustyn, że szukałem cię daleko poza sobą, a nie widziałem, że ty jesteś tak blisko mnie, wewnątrz mnie, że po prostu, że ty jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie. Mhm. I to chyba jest właśnie ta tajemnica, o której cały czas tutaj mówimy, nie? Że nie musimy jakby tych uszu takich fizycznych tylko nasłuchiwać, ale że ten fenomen Boga polega na tym, że On przemawia do nas wewnątrz nas, nie? Albo że po prostu, że tam jest ten głos i tam jest ten moment, kiedy ja mogę go usłyszeć, bo jestem właśnie nakierowany na to słowo. Ja, i że to naprawdę działa, nie? Że tak to funkcjonuje, co? Trochę rozproszył mnie ten... Smok wawelski? No. Mijamy właśnie smoka wawelskiego, który zionął ogniem przez chwilę. I dołożyli jakąś sezonową owieczkę. Ty, która też zieje ogniem, nie? Tak, ale pokryty śniegiem ten smok naprawdę śmiesznie wygląda, kiedy zieje ogniem. A tak, cały biały i ogień z paszczy. No. Ej, chyba musimy lądować, ale kurczę. Ostatni obraz, który mi się na zakończenie pojawia, to jest z bodajże Jana z 10 rozdziału o dobrym pasterzu, nie? Że tam też Jezus mówi, owca że... Tutaj. A, jest owca, nie, no tego nie skleiłem, rzeczywiście, była owca koło smoka. Też a propos jego powtórnego przyjścia, nie? Mówi, że jak przyjdzie, też 2 tygodnie temu mieliśmy tą Ewangelię... Dzisiaj w Księdze Izajasza jest o dobrym pasterzu, że on będzie nas pasł. Tak, ale to, no... a tam jest właśnie, w tym fragmencie jest, że owce rozpoznają, czy rozpoznadzą jego głos, nie? Aha. Że może to też tak, o to chodzi w kontekście tym eschatologicznym. Znają mój głos. Tak. Że jak się nauczymy go słuchać tutaj, to nie tylko będziemy mieli doświadczenie jakiejś Bożej bliskości, Bożego prowadzenia i tej łaski, że możemy z Nim być, ale też że właśnie się już zestroimy po to, że jak przyjdzie, jak powie kończymy i zaczynamy na nowo, to rozpoznamy Jego głos, nie będziemy zamotani. Może nie jeden do jeden, ale będziemy wiedzieć, że tak, to jest ten sam, którego już tutaj żeśmy wysłuchiwali. To jesteś ty, nie? Który do nas mówisz, który jesteś słowem. Tak. To na koniec może właśnie w takiej modlitwie serca, może jednak słowami, no więc nie jest doskonała nigdy modlitwa, ale poprośmy Go. Panie Boże, prosimy Cię, uzdolnij, uwrażliwi nasze serca na Twój głos, abyśmy nie chcieli szukać tam, gdzie Ciebie nie ma, ale byśmy Ciebie odnajdywali w pragnieniu, w głębi naszego serca, abyśmy byli gotowi na to i chcieli, żeby ten Twój głos do nas dotarł, żebyśmy chcieli go przechwycić, żebyśmy chcieli go usłyszeć, żebyśmy chcieli go w sobie zachować, pielęgnować, kontemplować, żebyś Ty nas przemieniał w taki sposób, żebyśmy nie mieli złudzeń, że Ty do nas mówisz, że Ty do nas przemawiasz, że Ty jesteś obecny, że Ty przychodzisz ze swoim słowem w taki sposób, jaki dla nas jest najbardziej adekwatny, jaki jest najlepszy. Panie Jezu, odwieczne słowo Ojca, uwielbiam Cię w Twojej obecności w tym świecie, w tym, że ofiarowałeś siebie nam, że mamy Twoje słowo w nas, że Ty w nas mieszkasz. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, że Twoja łaska jest darmowa i że dostęp do Twojego słowa ma każdy, kto zawoła, zatęskni, kto rozpocznie słuchanie. Bądź uwielbiony w swoim
słowie też wyznaję, Jezu, i wierzę, że Twoje słowo jest żywe, jest skuteczne, jest przemieniające, jest warte każdego zaufania, też jest warte każdego wyczekania, poświęcenia wszystkiego, byle Cię mieć. Uwielbiam Cię też w tym, że Twoje słowo zawsze jest życiodajne, że przynosi pokój, wzywa do działania, zabiera lęk. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nieustannie przemawiasz, że to, za to, że Ty jesteś Bogiem, który przychodzi do mnie w głosie poranka, w świetle księżyca, w opadającym śniegu, w płatku śniegu, który się roztapia na moim ramieniu. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który przychodzi do mnie właśnie w taki sposób, który jest tylko mi znany, bardzo, bardzo osobisty, że Ty nie traktujesz mnie jako zbiorowość, ale że Ty traktujesz mnie wyjątkowo jako syna, jako córkę każdego z nas, że Ty właśnie patrzysz na nas i wiesz, jak do nas dotrzeć. Dziękuję Ci za to, że Ty nieustannie chcesz właśnie mówić do mnie, że Ty nigdy się nie zniechęcasz, że Ty jesteś cierpliwym Ojcem, który zawsze kieruje swoje słowo do mnie. Amen. Chyba wystarczy słów. Wystarczy słów. Dziękuję Ci, Pawle, za kolejny poranek adwentowy. Dziękuję niedziel. Ci, Mateuszu, za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoje serce zasłuchane w słowo i rozmodlone. I co? Dziękujemy wszystkim, którzy się z nami przespacerowali. I chyba jest we mnie, na koniec jest we mnie chyba przede wszystkim taka tęsknota jednak za ciszą, czyli za słowem, które jest w ciszy, więc dzisiaj spróbuję może więcej niż zwykle czasu posiedzieć w ciszy i posłuchać życiodajnego słowa, czego Wam również życzymy i zachęcamy Was do tego. Amen. Kończymy i widzimy się za tydzień. Albo słyszymy. Słyszymy? No to dobrej niedzieli i z Bogiem. Z Bogiem.